wyczekują na Wilanowian teraz Krzysztof Salisz. Krzysztof Mariusz Seged, 1-0! Ależ rozpoczęcie ruchu! 31 bramek tylko strzelili, ale byli do bólu skuteczni w defensywie, ale teraz Diakite, Lifanow, Żmijewski, 1-1! Wyczekał, przeczekał na Dolskiego, poszedł do prawej strony, ależ nam tu się robi widowisko. Gdzieś będą podchodzić Chorzowianie, na razie wycofani, Jean Carlos, Netinho, już brakło mu nogi, buta, żeby wykonać, ale teraz Diakite, o, chyba rzut karny, tak, wydaje mi się, że był faulowany, no sędzia. Dlaczego Olivier Radolski? Chyba za odkopnięcie piłki dostał żółtą kartkę. João Carlos, gol! Pewnie João Carlos wewnętrzną częścią stopy. W lewy ruch bramki. Zgrają się właśnie w ataku, bo z obroną nie ma problemu, gdyż ci zawodnicy są inteligentni i potrafią grać tak, jak on potrafi. Teraz rzut karny, coś nieprawdopodobnego. W rękę dostał chyba Maksym Panasenko i Mariusz Seged. Czy to będzie 99 gol tego zawodnika w Fogo Futsal Ekstraklasie? Jeszcze jednej bramki brakuje mu do tej setnej. Jest to przestrzeń dla Żmijewskiego. Lifanow! Na miejscu Grzybowski. Grecz. Już przeczytał to João Carlos! Ależ uderzył w lewej nogi i 3-2 dla AZS-u w Tarkom. No znowu gdzieś taka strata w środku boiska. Krzysztof Salisz. Ależ on to ma do Michała Tkacza. I bym powiedział tak po przyjacielsku, Krzysztof Salisz do Michała Tkacza. I drugi stały fragment gry, druga asysta. Widzimy, że ten transfer jest naprawdę bardzo dobry, ale teraz druga strona, Żmijewski podjął Dymowskiego, co tu się dzieje? Jarosław Żmijewski kapitalnie przełożył Grzybowskiego i wewnętrzną częścią stopy pokonał Nadolskiego. Kibice z Chorzowa nie cieszyli się tą bramką. João Carlos, oj, tu mamy czerwoną kartkę, ależ tu się dzieje nam w tym meczu. Salisz, Wachuła, Salisz, poprzeczka! Wachuła, Salisz, Tkacz, Brodzki! Ależ pograli, no podręcznikowo, raz, dwa, trzy, zamknięty długi słupek i mamy 4-4. Akademicy, Lifanow. Marcinkowski! Mamy bramkę, pięknie to pograli. Wachuła, ależ teraz oszukał Diakite. Grecz, Brodzki w Mianowicza, jeszcze Brodzki, Mianowicz. Tkacz. Próbują, i teraz błąd Grzegorz. O, i gol! 6-4, no to już będzie piekielnie ciężko. Kolejny stały fragment, Krzysiek Salisz, Tkacz, no, bo dzisiaj Krzysztof Salisz powinien mieć już około, nie wiem, 6-7 asyst, ma tylko dwie, można powiedzieć. Ta piłka po prostu tam ląduje i ona tam jest, ale teraz Żmija, ależ Roman Wachuła, interwencja kapitalna, ale co teraz zrobił Roman Wachuła, nie wiedział, gdzie jest szósty metr. Netinho, Nadolski. Faul. Marcinkowski, Lifanow. Netinho, Diakite nie trafił z pół metra. Plecami można powiedzieć, ale Netinho tutaj teraz bieg w Romana Wachułę. Jeszcze Mariusz Seged. Netinho, ależ jakości tutaj. I Lifanow, Tkacz. I koniec tego spotkania, no ciężka sytuacja po tej pierwszej kolejce dla Ruchu Chorzów. Ruch Futsal przegrywa 6-4 z AZS UW Tarkom. Wilanów po bardzo dobrym meczu z obu stron